jeszcze tylko parę wiosen. Jeszcze parę przygód z losem. Jeszcze tylko parę i refrenem zabrzmiszczy. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak... Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry. Jak tam się spało? Bardzo dobrze. Wszystko dobrze? Fryzurka zrobiona, tak? Oko podmalowane. Nic się w nocy nie działo? Nie. Wszystko mi się podoba. Wie pan, jak człowiek przeżył tyle lat, co ja przeżyłam, to wszystko jest zawsze lepsze niż to, co było. Ja jestem szczęśliwa, zadowolona. Bardzo mili są dla mnie opiekunowie, lekarz bardzo dobry. Przyjdę tutaj, wszystko ciepło i woda ciepła, i tutaj łazience ciepło, w domu ciepło, niebo. Wesołe jest życie, staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo, co krok. W imieniu gospodarzy jest nam bardzo miło Państwa powitać w naszym domu, młodzi duchem. Zależy nam na tym, aby pobyt w naszym ośrodku był nagrodą, był szczęściem dla mieszkańca, że w końcu może sobie odpocząć, już nie musi myśleć o sprzątaniu, o gotowaniu, że w końcu przyszedł czas, gdzie może się zająć sobą. Udaje nam się stawiać na nogi, rodziny przyjeżdżają i się dziwią, że jak to możliwe, że tyle czasu mama leżała, a teraz już po pewnym czasie zaczyna pierwsze kroki stawiać. Drugie życie, nawet przedłużenie tego życia. Chcemy wszystko zrobić, żeby przedłużać życie naszym mieszkańcom, żeby żyli właśnie godnie, szczęśliwie, w zdrowiu i w radości życia tak naprawdę. Żeby dodawać życia do lat, a nie odwrotnie. Jak się dowiedziałam, że tutaj jest wysiłek, a blisko jest klasztor Gietrzold i tutaj wybrałam, tutaj poszłam. Chciałam bliżej Pana Boga. Mamy gimnastykę, prawda, czy poranną, popołudniową. Każdy przychodzi i może skorzystać. Wesołe jest życie, staruszka, wesołe jak wiosnka jest ma. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje. Jak gwiazda filmowa Pani ma obsługę. Bardzo dobrze. Bardzo dobra usługa. Jestem zadowolona, szczęśliwa.